Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj kolejny przepis z kuchni czeskiej. Tym razem będą to malutkie, a wręcz mini rogaliczki cytrynowe z dodatkiem zmielonych migdałów. Takie rogaliczki popularne są w Czechach, szczególnie w okresie bożonarodzeniowym. Czesi mają do nich słabość, zresztą jak do wszelkich takich malutkich słodkości. I tak samo te rogaliczki, im mniejsze, tym lepsze. Zamiast zmielonych migdałów można dodawać zmielone orzechy włoskie albo laskowe. Tutaj są naprawdę różne wersje i w zależności od rejonu kraju są bardziej lubiane te lub inne orzechy. Koniecznie musicie przygotować takie rogaliczki, bo są pyszne, a przez to, że są malutkie, chętnie się po nie sięga. Zachęcam Was do odwiedzenia naszej strony www.kotlet.tv, gdzie znajdziecie więcej wyśmienitych przepisów. Odmierzam mąkę pszenną jasną i przesypuję ją na blat. Następnie laskę wanilii przecinam wzdłuż i wyjmuję nasionka wanilii i dokładam je do mąki. Do tego dodaję posiekane drobno orzechy, mogą być również zmielone. Dosypuję również cukier puder i dodaję masło. Całość zagniatam dokładnie tak jak na ciasto kruche, czyli najpierw delikatnie siekam nożem, potem podrzucam dłońmi, a kiedy masło jest już w malutkich kawałeczkach, to do tego dodaję żółtko. Ścieram jeszcze troszkę skórki z cytryny, a następnie całość zagniatam aż do uzyskania jednolitego ciasta. Takie ciasto wstawiam do lodówki na kilkanaście minut. Następnie wyjmuję, dzielę na mniejsze części i formuję wałeczki, które dzielę na malutkie kawałki. Możecie oczywiście pominąć ten fragment i po prostu odrywać od dużego kawałka ciasta małe fragmenty, ale z takim podziałem jak proponuję, będziecie mieć w miarę równe rogaliczki. Na blat nasypuję troszkę cukru pudru i dodaję do tego sporo cukru z wanilią. Następnie z przygotowanych wcześniej mini fragmentów ciasta formuję rogaliczki, a każdy powinien przypominać troszkę swoim kształtem półksiężyc. Dokładnie obtaczam je w cukrze wymieszanym z cukrem waniliowym. Następnie przekładam je na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piekę około 10 do 12 minut, aż rogaliki delikatnie zrumienią się na swoich końcach. Przed podaniem proponuję jeszcze dodatkowo posypać je cukrem pudrem. Są kruchutkie, delikatne, lekko cytrynowe i na pewno Wam posmakują. Zachęcam do przygotowania takich mini ciasteczek, a po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.